Witam na moim kanale, który jest poświęcany zgłębianiu wiedzy z zakresu sposobów rozwiązywania zadań ilościowych, ekonomicznych, w tym również z zakresu prognozowania i symulacji ekonometrii, ale z wykorzystaniem programu GRETY. Ja nazywam się Alicja Miazgowicz i jestem korepetytorką od 2002 roku, która wspiera studentów w zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu zasad ekonomii i matematyki, szczególnie w kontekście praktycznym. Dzisiejsza playlista koncentruje się na analizie zagadnień, jak budowa modeli ekonometrycznych, ale z wykorzystaniem gotowego programu o nazwie GRETL. GRETL to wygodny program do analizy danych ekonometrycznych, które umożliwia budowę różnorodnych modeli ekonometrycznych, od tych prostych po zaawansowane. Program ten posiada też szeroki zakres funkcji, które pozwalają na praktyczne przeprowadzenie zaawansowanych analiz statystycznych w prosty i szybki sposób, od statystyk opisowych i wykresów po testy statystyczne, parametryczne i nieparametryczne. Na filmach omawiam takie elementy pracy jak import danych, analiza wykresów, analiza korelogramu, metoda badania opóźnień zmiennych, możliwe transformacje danych, a głównie to elementy budowy modeli ekonometrycznych, w tym specyfikacja, estymacja, głównie oczywiście KMNK, weryfikacja, jak i prognozowanie. Wśród przygotowanych tematów jest model regresji liniowej, zarówno ten prosty, jak i złożony, z omówieniem okna, gotowego modelu oraz konkretnych testów statystycznych. Wśród nich test F na istotność łączną, test autokorelacji reszt, test specyfikacji reset oraz test Durbina-Watsona. Oczywiście test studenta czy testy nieliniowości również. Na filmach wykonuję również test ADF jako test stacjonarności, czyli test wstępu do głębszej analizy, na przykład przy badaniu kointegracji. Moje materiały mają na celu przekazanie minimum teoretycznej wiedzy, aby zrozumieć późniejsze praktyczne elementy. Pokazuję na filmach praktyczne zastosowanie wykorzystania tego programu GRETL w ekonometrii i w prognozach i symulacjach. Zachęcam Was oczywiście również do zadawania mi pytań i pisania komentarzy do filmów. Dzielcie się swoimi doświadczeniami w pracy z GRETL-em. Wasze opinie i sugestie są dla mnie ważne. Pomagają mi tworzyć lepsze materiały na przyszłość. Czekam również na Wasze propozycje tematów do omówienia właśnie w tych kolejnych przyszłych filmach. Komentarze są dla mnie kluczowe, aby zaplanować przyszłe treści. Mam świadomość, że treści powinny na studiach być tłumaczone krok po kroku. Tak zawsze nie jest. A wspólnie możemy uczynić naukę ekonometrii z wykorzystaniem programu GRETL jeszcze bardziej zrozumiałą dla studentów. Udostępniajcie moje filmy studentom, aby i oni mogli zrozumieć podstawy analizy ekonometrycznej. Jako korepetytorka jestem tu, aby Was wesprzeć w nauce. Pozdrawiam i czekam na Wasze udostępnienia, komentarze i subskrypcje. Pozdrawiam.